Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Gościem porannego programu Radia Sud jest lider Koalicji Obywatelskiej z naszego okręgu, poseł Jarosław Urbaniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, ostatnio akurat pana wizyta w Kępnie przy okazji też wizyty przewodniczącego Donalda Tuska, który gościł na kępińskim rynku. Pan często akurat z nim teraz tuskobusem podróżuje po Polsce. Na jakie tematy macie możliwość porozmawiania o problemach tutejszych? No, na sporo tematów, to jednak w tych przejazdach tuskobusem między miejscowościami jest sporo czasu, żeby o tym rozmawiać. Ja myślę, że ważniejsze były te rozmowy, które były wcześniej. Czy dlaczego Donald Tusk na przykład zdecydował się przyjechać do Kępna, a nie gdzie indziej, no bo to każdy z tych małych szefów Platformy w różnych powiatach chciał, żeby do niego przyjechać. No, ale jednak przekonało Donalda Tuska to ten zryw, jaki dziewczyny w Kępnie zrobiły w czasie strajku kobiet. Ta imponująca, naprawdę imponująca liczba wtedy dziewczyn, które protestowały na rynku. No, co by dużo nie powiedzieć, no, jak wszystko u nas na południu Wielkopolski, jak w Warszawie na to patrzą, w prowincjonalnym miasteczku powiatowym. Ale widzisz, my jesteśmy dumni z tych prowincjonalnych i po tym przejeździe Donald Tusk zobaczył, że prowincja w Wielkopolsce znaczy zupełnie co innego niż gdzie indziej. Że z tej można być dumnym. Tych tematów poruszanych i nie tylko przez dziennikarzy, bo przecież było momentami bardzo gorąco na kępińskim rynku, było sporo, no, na które Donald Tusk odpowiadał w zakresie nawet przedsiębiorczości. No tak, ale znalazł się tutaj ze względu na prawa kobiet, bo to jest akurat ta część życia społecznego, która nas jednoznacznie różni od PiS-u. Tutaj nie ma wątpliwości. My jesteśmy za prawami kobiet jednoznacznie i w całej szerokości. PiS kobietom do zaproponowania ma nieumundurowane służby specjalne policji, które biją na właśnie strajku kobiet, tylko że w Warszawie, a nie tutaj, teleskopowymi, metalowymi pałkami dziewczyny, krzyczą policja, policja, bo uwierzyć nie mogą, że są bite przez policjantów, pokojowo manifestując. Widziałem też przedsiębiorców podchodzących do Donalda Tuska, czy do posłów, do liderów Koalicji Obywatelskiej podczas tego spotkania w Kępnie, którzy mówili, jeśli nie wygracie, my nie damy rady dalej pociągnąć swojego biznesu. To nie tylko w rozmowach z Donaldem Tuskiem. Ja spotykając się z ludźmi, to przedsiębiorcy i to nie tylko ci wielcy, którzy zatrudniają kilkaset osób, ale tacy, którzy raptem zatrudniają żonę i własnego syna, też mówią, że dalej nie pociągną. I wydaje mi się, że najgorzej jest właśnie w tych małych przedsiębiorstwach, tych mikro, tam gdzie poza rodziną jest zatrudniona jedna osoba, dwie osoby, a czasami żadna. No jadą, jak to się kolokwialnie mówi, na oparach. Czekają na zmianę, mocno czekają na zmianę. Praca musi się opłacać, rozliczenie i pojednanie to takie hasła, które często padają na waszych wiecach. Tak, tak. No, po pierwsze obiecujemy, że wygramy, drugie, że rozliczymy. Trzecie to, na co ludzie też czekają, czyli że naprawimy te wszystkie błędy. No i to najtrudniejsze wydaje się zadanie, czyli pojednanie ludzi. To nie wszyscy mają u nas w Wielkopolsce świadomość, że na takich spotkaniach lokalnych na Mazowszu, w Małopolsce, Podkarpaciu, to, co się wyrwało Jarosławowi Kaczyńskiemu na ogólnym spotkaniu i ujęły to media, że Ślązacy to opcja niemiecka, tak samo się tam mówi o nas, o Wielkopolanach, tak samo się mówi o Kaszubach. Ja na spotkaniach poza Wielkopolską, gdy jeżdżę, zawsze sobie żartuję, że my jesteśmy tak mocno zakamuflowana opcja niemiecka ukryta, że nasi przodkowie zorganizowali powstanie i jeszcze do tego je wygrali. Zielona granica, film ostatnio głośny, no, chyba lepszej reklamy nie mógł sobie tutaj producent wymarzyć, by zachęcić ludzi, by poszli do kina i sceptyków, i miłośników. Pan wybiera się do kina? No jasne. Tak? Jasne. Agnieszka Holland to jest przede wszystkim nazwisko. Po drugie, tyle co usłyszałem o tym filmie, no to warto na pewno zobaczyć i wyrobić sobie własne zdanie. A po tym, co powiedział pan prezydent, to mi jest wstyd. To mi jest po prostu wstyd. To prezydent mojego kraju, który usprawiedliwia powiedzenie tylko świnie siedzą w kinie, które było używane w czasie II wojny światowej w stosunku do kolaborantów Niemców,
użyte w stosunku do Polaków, którzy mają inne zdanie niż PiS, no co jest coś skandalicznego. A to, że cytuję fragment listu związków zawodowych, to do niczego nie usprawiedliwia. No to jest tak, jak ja bym zaczął cytować, nie wiem, wulgarny fragment książki lub jakiegoś filmu tutaj u pana i zaczął przeklinać przez najbliższą minutę. No nie wolno, no to człowiek jest odpowiedzialny za to, co cytuje i za treść cytatu. Pan często jeździ po takich miejscowościach wielkości Kępna, nawet mniejszych. Czego mieszkańcy w rozmowach z panem oczekują oprócz tych zmian, bądź w tych zmianach? Co sugerują? Gdzie jest im najtrudniej? No, tutaj południe Wielkopolski ma tę specyfikę, że najczęściej spotkania są na targowisku. To pierwsze, o czym ludzie na targowisku to mówią, to właśnie... frakcja chodzi po targowiska. Wszyscy idą na targowisko zawsze tak, z rodkami. Tak, no bo to jest najbardziej oczywiste miejsce u nas na południu Wielkopolski, gdzie można spotkać większą liczbę ludzi. Deptaki, rynki trochę jednak już to nie jest to, co kiedyś. Więc ludzie najczęściej mówią o tym, co przed chwilą zrobili, czyli że zapłacili ogromne pieniądze za pomidory, za ogórki, za cokolwiek, że te ceny cały czas rosną. Narzekają na to, bo do ludzi dociera, że ta propaganda, która się sieje z rządowych mediów i to, którą uprawia Glapiński, że o już poradziliśmy sobie z inflacją i właściwie to ceny maleją, bo jest inflacja poniżej 10%. No nie, no to, że wolniej rośnie, to nie znaczy, że maleje. Ja lubię takie porównanie, że jak w zeszłym roku przytyłem 20, a w tym roku 10, to nie znaczy, że schudłem. Nadal tyję, tylko wolniej. Panie pośle, wierzy pan w sukces i co będzie sukcesem w tym okręgu? 4 mandaty wystarczą, czy walczycie o 5? 4 mandaty to jest umiarkowany sukces. 5 będzie sukcesem. 5 odebrany na przykład trzeciej drodze w sondażach, czy raczej Prawo i Sprawiedliwość? Ja akurat o tym, naszym przeciwnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość. O trzeciej drodze i lewicy nie lubię mówić, bo ewentualnie lubiłem mówić... koalicję po wyborach. Tak, lubiłem mówić i o tym nadal mówi bardzo dużo osób. To też temat tych spotkań, rozmów bezpośrednich na targowiskach, że właściwym rozwiązaniem była wspólna lista, ja za taką wspólną listą byłem. Nie oczekiwałem wtedy, że będę pierwszy na liście, tak jak jestem na wspólnej liście, bo zdawałem sobie sprawę, że wtedy trzeba się przesunąć w stosunku do koalicjantów. I po prostu robimy swoje. Od pewnego momentu robimy swoje i musimy nazbierać jak najwięcej głosów, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość i odsunąć ich od władzy, bo tego oczekują ludzie. No, trzeba to powstrzymać. Te miliony małych przedsiębiorstw muszą wreszcie chwycić oddech. Tak trochę zażartuję, bo kiedyś przyjechał pan po kobietę swojego życia do Kępna, teraz przyjeżdża po głosy mieszkańców. Czy często na przykład z małżonką, bo dodam, że małżonka jest kępnianką, tak? Tak. Tak, często rozmawiacie na temat rozwoju Kępna, porównuje do swojego miejsca zamieszkania Ostrowa. No, wie pan, żona jest cały czas zakochana w Kępnie, tutaj ma rodzinę, przyjeżdżamy, więc ona ma ten wzrok, zawsze wyszukuje tego, co w Kępnie jest ładniejsze, lepsze. No i powiem tak, że no, zdarza się. No, Festiwal Trzech Kultur to robi wrażenie. To jest... Ja będąc prezydentem Ostrowa oddałem do użytkowania przepiękną synagogę wyremontowaną, czyli wydawałoby się, że infrastruktura do tego, żeby taki festiwal był w Ostrowie, jest dużo lepsza, to jednak nie synagoga robi festiwal, tylko ludzie. Dziękuję bardzo. Lider Koalicji Obywatelskiej z naszego okręgu jedynka, Jarosław Urbaniak, pan poseł, był gościem porannego programu Radia Sud. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.